Cześć, synuś. Dzień dobry. I co robisz? No, drewno przerzucam. Kurczę, takie wielkie klocki sam przerzucisz? No, zobaczymy. Zobaczymy? Tak. Jak któreś będą za ciężkie, to tata wrzuci. Jasne. Dobra? A jesteś super gościu, dzięki, że mi pomagasz. Proszę bardzo. Bez twojej pomocy to bym nie zdążył. No, i troszkę się przeziębiłeś ostatnio, nie? Bo zimno było i te wiatry. Ale dajesz radę. Daję. No i super. Żółwiczek, jak przerzucisz? Kocham cię, młody. Gdzie też? Ile dasz radę, to zrobisz, resztę ja wrzucę. Jak tych ciężkich nie będzie ci za ciężko, to tata przerzuci wieczorem. Jasne. Ja lecę dalej, tam szykuję. Co mamy zrobić i co? Później 50 przepychamy i headery? A będziesz jeździł widlakiem? Dobra. Nauczę cię. Dobra. Super. To ile dasz radę przerzucić, to przerzuć i później ogarniemy. Dobra. Super chłop jesteś, narka. Dobry, dobry. Czwartek, czyli czwarteczek, dzień ci peczek i to jeszcze tłusty czwartek. Oj, punczusi. Moja malutka bogini, twoje zdrówko. Oczywiście dzieciaczków też zdrowie. No i wszystkich fajnych. No i co ja tu mam? Ostatnio poszlifowałem, ale tu już wam chyba nie nagrywałem. Nie zawsze na wszystko jest czas i chęci z tym nagrywaniem. Ja wam jedynie ułamek nagrywam tego, co się robi. Cześć, młody. No, przyszedł się przywitać. Ja jedynie wam zawsze ułamek nagrywam, bo cały zeszły tydzień to robiłem do późnego popołudnia. Tam na polu drzewo wywoziłem, chciałem. A później tutaj na warsztacie. Jak, synuś? Zwalczyłeś drzewo? Tak. Największe zostały, czy wszystko przewaliłeś? No i super, idziemy sprawdzić. No i synek, bardzo ładnie. To te ja już powrzucam. Dzięki wielkie za pomoc. Jesteś super gość. No, wrzucałeś tego sporo, nie? Co dzisiaj zrobimy? Wczoraj się nie zdążyło, to może dzisiaj przepchniemy. Przepchniemy. Poprzestawiamy headery i 50 przejedziemy, co? No. Wujcio na chorobowym, bo go plecki mu wysiadły. Nie ma kto zrobić świateł w przyczepie. Może ty zrobisz? Nie. Nie? To dobra. Lecimy coś porzeźbić, tak? Tak. To trzymajcie się i do później. Cześć, młody. Co robisz? Odkręcam. Rozbierasz na części silnika Andorię? Tak. No to dawaj. No i dobra. Części do kuwety, później na bok. Zaraz przyniosę jakieś kartoniki. To będziemy pomalutku układali. Wszystko porozbierasz na kawałki, a złom dla ciebie, tak? Bo on kolanko bokiem wystawił. To ty będziesz milioner, bo mamy jeszcze 4 peka. Blok na złom. Mamy wał o 4P, zobaczymy jak ten SW. No i co? Co kupujesz? Telefon. A później? Kierownicę, tak będzie. No i gra. Pozdrów wszystkich fajnych. Pozdrawiam wszystkich fajnych. No dawaj, bierz go. Dużo syfu w środku, co? No to dobra, kładziesz to tam misiek na kartonach. Teraz zobacz, łomik i tutaj nie żeby za gwint, tylko obok i wyciągaj wtryskiwacze. Chodź, okay. Z tej strony, bo ty nie widzisz. Z drugiej. Drugie? Słabo będziesz widział. Widzisz? Tutaj, pod ten kwadracik. Niektóre mogą iść ciężko, niektóre lżej, tak? Podkładaj. Tylko żeby nie za gwint. Tak? Tak. I w górę. Mocniej. Głębiej musisz włożyć. Wychodzą? Wychodzą. Już? Jeszcze? Do góry, tak? Aby tylko zechciały wyjść. No i dobra, super. Dobra. Następne dwa są twoje. Dobra. No i super. Dobra, i następne wiesz. To już rękami się wyjmę. Dobra. Na to damy osobny kartonik. Ten był tak fest zajechany. No. Super. No i co? Ja tylko pokażę, co ja tutaj robię.
a ja odcinam i podszlifowywuję. To za chwilę to odtrącę, bo my mamy wszystko, co poczepa. Sami, nie? Nie musimy jeździć na złomy. Jak jorki. Ale no wiadomo, materiał z odzysku czasami był inaczej użytkowany, te były połączone jakimiś takimi kwadraciakami. Teraz trzeba to porozcinać, zeszlifować i docinamy i walczymy dalej. Mod walczy z ostatnim. No i ściągaj aluminiową pokrywę. Młotek sobie połóż tutaj. Klucz też nie na ziemię, tylko na coś większego. Wszystkie są chyba odkręcone, tak? No i dobrze, no i próbuj teraz ściągnąć aluminiowe. Dobrze, okej. Okay. Podnoś. Nie, to aluminiowy. Ten... To? Tak. Pójdzie? Nie. No to trzeba będzie delikatnie siły użyć. Wszystkie są odkręcone, młody? No. No dobrze, rozłączymy i pomogę. Czasami coś tam przyłapie. On jest chyba na kołkach ustalających. Dobra, zaraz ci pomogę. No i tata to zruszył wszystko, podnoś teraz do góry. No i super, i na kartonik. Te nakładki muszę zdjąć. No i dobrze. I teraz bierzemy troszkę większe klucze i kręcimy szpilki od głowicy. No i ściema, ściema. Ja już tutaj podszlifowałem. Zaraz wyciągnę tą chińczycką stacjonarną gumowę. Ustawimy na kąty 45. To ma chyba 2 metry 5 cm. No ale to mogę takie porobić, co mi przeszkadza. Powycinam kąty po 45. Teraz wam coś pokażę. Tu mamy takie po 2,30, ale one są bardziej pogięte. No i się jeszcze pozastanawiam, bo może. Widzicie? Ten jeden, ten o, ugięty jest dość mocno. Jeszcze chwila, moment, podejmę decyzję. Mam gdzieś liniały takie. Oczywiście zdrowie mojej malutkiej bogini Anetki. Zdrowie dzieciaków. I zdrowie wszystkich fajnych. A tym drugim to wiadomo, potłuczone szkło. Aha! Kto ogląda Egzorcystę, to skojarzy. Rzucamy na Yorków okrutny czar. One York, one jar. I one knur bolidubski, one jar. Kurwa, tam już nie potrzeba gwoździ niczego. Ci, co są w temacie, to obleśne, ale kurwa, im by się chują przydało. Tutaj mam bałagan, ale nawyciągałem tego materiału. Zobaczcie, ile się tego kurwa nagromadziło. Bo ja u siebie na podwórku mam to, co poczepa. Nie muszę jeździć po złomach, bo jak coś jest kurwa w chuj drogie, to się to magazynuje, nie? A nie wypierdala. Patrzcie, ile mam jeszcze takich celowników jak na te stoły. No ale musimy zrobić na wszystko miejsce. A tu w miejsce tego bagagałaganu będzie wiata. I to będą stałe przyczepy. No i ciągniki. Ale to nie wszystko. Jeszcze będzie parę kurwa zaskoków. Tylko wiadomo, no jakbym mniej pił, to bym miał więcej obrazków. Ale trzeba mieć w życiu jakieś hobby, nie słuchać się kurwa dzieciaków, co to są przewrażliwione na tym punkcie. Teraz powiedzcie mi, bo tak kurwa się gada o alkoholizmie i o wszystkim, no to tak do kurwy nędzy, kto to jest alkoholizm? Jakbyście mogli taki fajną definicję tego słowa zarzucić. Ja potrafię wychlać tyle, że kurwa, nieraz dwóch innych czy trzech będzie leżało w krzokach nieprzytomnych i zrobię dobrą robotę, tylko wiadomo, no nie wolno jeździć, bo kurwa alkoholik za sterem, czyli ktoś napierdolony, kto jeździ furmankami, to jest trochę tak jak kurwa naćpany żołnierz z SS, czy tam kurwa za czasów II wojny, bo też nas w szkole nie uczyli, ale
Dziadek Adolfi, gdzie bliżej mi do jego ideologii, jak do tych pierdolonych tęczusiów i kapuścianego łba tego kraju i Pinokia. Ale on niestety był ćpunem, czego nie pochwalam, bo nigdy w życiu nie zażywałem. Parę razy czymś mnie próbowali rozjebać, ale ja mam trochę inny organizm, kurwa, jak reszta ludzi. Po prostu źle się czułem, ale widziałem, co po różnych wynalazkach, kurwa, robili ludzie, jakie pieniądze tracili po pewnych klubach i... No i słabo to wygląda. Dobra, nie będę wam przynudzał. Materiału mamy w opór, musimy z tym zrobić porządek, a co i jak, to się dowiecie w następnych odcinkach. Dobry, dobry. Dętka posklejana. Dzisiaj trzeba będzie złożyć te koło. Oczywiście zobaczyć, co w tamtym miejscu może być, że przyszczypuje ją. Zakładamy, dociążymy dziadka dzisiaj. Może jutro akcja uranie. Dobry, dobry. Piątek, 7 rano. Oj, dzisiaj bez toastów, bo wyjazdy są na miasto urzędowe. Także... Później wypiję zdrowie wszystkich i twoje, aniołku. Słuchajcie, co to dzisiaj zepsujemy. Już miałem pocięte kompagniki, porozcinane, bo z konstrukcji stalowych to nieraz są tak połączone, ale te są delikutaśnie popodkrzywiane. Krzywy na końcu. Coś mi co chwilę przychodzą jakieś wiadomości. Tutaj też nie jest za dobrze. No i tamten był dość mocno odgięty. Mocno, no. Na stół by mogło być, ale mnie takie rzeczy wkurwiają zaraz. Widzicie? A prostować nie mam zamiaru. Co ja będę wyważał roztwarte drzwi, jak tu jest idealistycznie. Nie wiem, co widać. Kurde. No bo to wam pokażę, tak? Bajka. I obydwa są takie ło właśnie. I tu nawet. Ideolo. I zapadła decyzja, że jeszcze odkroję to, przeszlifuję, a te albo tamte drugie pójdą na dolne poprzeczki. Tam już nie widać, jak będzie coś odgięte, a poza tym będą pocięte na kawałeczki. Jak się je porozcina na kawałki, to też jest łatwiej wyklepać to, te nierówności. No, zobaczymy. O, będą na pewno na szerokość 120 centów. No i tamte wykorzystamy takie, jakie są. Te 2,5, coś takiego. Czy to nie musi być idealnie 2 metry. Takie są, to z takich zrobimy. No i co, i widzimy się później. Bo mam dzisiaj mało czasu z rana, to... No i tak to wygląda w życiu. Nie jest idealnie jak u Jorków. No ale trzeba zapierdalać, bo samo nie przyjdzie. No i tak samo jak wam nagrywałem pracę przy tym stole, to zwrócicie po pogodzie uwagę. Po słoneczku, że to zawsze gdzieś bliżej wieczora, nie? Zawsze, bardzo często. A to dlatego, że cały zeszły tydzień co rano z drzewem walczyłem. Też są ponagrywane, ale będę wrzucał osobno. Nie będę sklejał jednych i drugich, bo te kurwa nudy wyjdą. Jak zawsze, nara. No i ściema. Mamy już jedno przygotowane na gotowo. Drugie jeszcze muszę szlifnąć, dopolerować. No i trzeba sobie rozmierzyć teraz po kolei. O, będzie obojunia. Dobra, szlifuję i co zdążę, to zdążę. Muszę się zawijać. No i co? I mamy przygotowane, poszlifowane. Te dwa będą szły po długości. I teraz z tych i tamtych wybiorę jakoś tak, aby wyszły nam poprzeczki proste. No i co? I resztkami będziemy spinali między sobą, między jednym a drugim takim elementem. Będziemy wstawki robili z tych kątowników. Tutaj do podpory to się coś mniejszego założy i nie będzie problemu. Także widzimy się chwilę później. No i co? Wstępnie położone. Wiem już jak co pociąć. Z tych zrobię poprzeczne.
idealne wsporniki. A tu pod boki to się później przyspawa coś delikatniejszego i tam już nie będą takie pancerne dechy, tylko coś lżejszego. Ale ogólnie, żeby konstrukcja była, kurwa, nie do ruszenia. A tam kiedyś w wolnym czasie zrobi się jeszcze jeden, ten mniejszy, pod silnik. Nara. Ściema, ściema, piątek przed 15, z młodym ogarnęliśmy urzędy. A mam po prostu dość. Moja malutka bogini, przy której Afrodyta popada w kompleksy. Kochanie, twoje zdrowie. Marusia, ci mówiłem, że zawsze wygrywam, bo się nigdy nie poddaję. Jakby ciężko nie było, jakbym nieraz nie miał dojebane przez życie, zawsze wygrywam, bo kurwa, jakby nie było, to zawsze stanę. Wiesz o tym, mała. Jeszcze raz skarbię twoje zdrówko. A teraz za dzieciaczki i wszystkich fajnych. Wasze zdrowie. Rano tam do 9 zdążyłem sobie porozcinać, ogarnąć. To już mam rozmierzone. Kurde, ten tablet mi świruje albo za duża łapa i mi się przypadkiem wyłączyło. Te krzywe pójdą tym najprostszą częścią na te poprzeczne po 120, a te bardziej krzyjutkie to przeklepię na kowadle tym wielkim i pójdą na spody, na wzmocnienie. Także co, polim gumówka i ciśniem. No i co, nawet nie najgorzej wyszło. Zresztą, będziemy pasowali, to będzie widać wszystko. Jeszcze raz zdrówko, wszystkich fajnych. Na tym ustawieniu chyba jeszcze z drugiej strony podetnę. Na tym drugim całowniku, kątowniku. A później trzeba będzie obrócić gumówkę. Przestawić pod innym kątem i ciąć drugie strony, tak żeby to w miarę ładnie wyszło. Także do później. No i ściema, ściema. Jeszcze dwa cięcia i ramkę możemy spawać. Tutaj delikutaśnie muszę podszlifować, bo ten nie wyszedł, ale tamten całkiem spoko. Te ok. Pozostał jeszcze ten do przycięcia. No i ten, co u góry leży. Także lecimy z tematami. Oczywiście nie żeby na sucho. Ktoś mi tam napisał, że cwaniak, żebym kurwa palcem otworzył cały. No powiem wam, że może i by otworzył, ale szkoda kurwa paznokci. A poza tym, co ja muszę komuś kurwa udowadniać, czy ja w rękach butelki zgniotę? Wystarczy, że jorki inaczej gniotą. A zdrowie wszystkich fajnych i szkiełko kurwa w żądełko tym tęczowym. Dotnę, ułożę, może jeszcze się pospawa dzisiaj coś. A tu mnie, zaraz wam powiem kto, jak utnę.